Podpisane dzisiaj porozumienie pomiędzy Towarową Giełdą Energii a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy naszymi podmiotami. Zamierzamy rozwijać rynek biometanu. To paliwo przyszłości, nad którym grupa zamierza pracować w najbliższych latach. To kierunek dla nas strategiczny, związany nie tylko z zazielenianiem się polskiej gospodarki, ale także przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie otwiera kolejny rozdział naszej współpracy z spółką PGNiG. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tym, zwłaszcza, że dotyczy ono współpracy w obszarze biometanu. Biometan teraz jest częścią rozwoju polskiej gospodarki, polskiej polityki energetycznej, jest częścią szeregu działań i ta współpraca, fakt, że jako Towarowa Giełda Energii możemy kolejny raz włączyć się w działania w rozwoju rynku energii szeroko rozumianego, rozwoju różnych narzędzi, które go wspierają, jest dla nas wielką szansą, ale i też wielką satysfakcją, że takie podmioty jak PGNiG dostrzegają potencjał tej współpracy. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się rozszerzać na kolejne podmioty, inne podmioty, innych uczestników rynku, którzy są zainteresowani rozwojem rynku biometanu w Polsce. Współpraca pomiędzy PGNiG a Towarową Giełdą Energii trwa nieprzerwanie od 9 lat. To bardzo dobra współpraca. Byliśmy przy tworzeniu rynku gazu. Teraz mamy nadzieję na współpracę przy tworzeniu nowego rynku, rynku biometanu. Porozumienie ma charakter otwarty. Liczymy na to, że także inne podmioty zainteresowane rynkiem biometanu dołączą do pracy nad nowymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania tego rynku na giełdzie.